Cześć, czołem, jestem Weda i dzisiaj zagramy sobie w Amnesia Custom Story pod tytułem Emma Story, stworzoną przez Neil Winkler, tak. Więc jesteśmy Emmą, córką jakiegoś tam naukowca, doktora Roberta Coleman, więc się nazywamy Emma Coleman, prawdopodobnie. I od kiedy... dokonał odkrycia mitycznego orbu mocy, kuli mocy, cokolwiek by to przetłumaczyć, zniknął. I zostawiając nas samych. Brawo, tato. I dzieją się dziwne rzeczy, później zastanawiasz się, co się stało z nim. Historia zaczyna się, gdy budzisz się w swoim pokoju, znajdując notkę, list od swojego kochasia. Zacznijmy. Przynajmniej się obudziłem koło łóżka, nie na podłodze. TikTok, 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 TikTok. To jest ta notka, TikTok. Lubię spokojne początki w grach. Czemu masz zbite lustro? Aż taka brzydka jesteś? W sumie. O, dostałeś kwiaty. Ciekawe od kogo. Wink, wink. Najdroższa Emma. Bla 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 bla. Twój kochany Neil. Nie dożartuję. Okej. Więc twórca był zakochany we mnie. No i dość boską. Dlaczego ludzie robią sobie takie duże domy? Jest więcej biegania niż z tego ja pierdolę pożytku. Okej, zamknięte. Notka. Młotek w tym. Dobra. Jej, mam blaudaną. Te drzwi. Po co takie komu wielkie chaty? Nie, nie rozumiem tego fenomenu w tamtych czasach, że lubiano mieć wielkie chaty, wielkie zamki. Kompres mniejszości, czy jak? Kufer w szafie. Okej, dzięki. Przynajmniej mamy piękny dzień za oknem. Służę ptaki. I widzę ogromną mgłę. Albo mam tak wysoki zamek, ten dom, to posiadłość, że jestem ponad chorobą. Logiczne, prawda? I co teraz znowu robi Aleksander? Poważnie, ten koleś się pokazuje w każdej innej historii, jakiej tylko spotykamy. A, ale mam. Dobra, nie pytam więcej. To się przyda. Tak. Tu. Tylko tu trzy. Cienko, cienko, cienko. Cienko, cienko, cienko. Cienko, cienko, cienko. No coś jeszcze jest? Nie. Ach, cholera, nic nie było ukryte. Dobra, to kolejne drzwi. Zajmę po tej chacie. Wow! Ktoś lubi ciemność. Ktoś bardzo lubi ciemność. Okej, okay, notka. Okej. A co się stało z Lukajem? O, jest klucz. Nie. 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 Ale mam klucz. To nie te drzwi.
Czyli wiecie co? Trzeba biec na drugi koniec posiadłości, która znajduje się, o Chryste, tam. It's long way to hell. Au, au, au. To jest jedno. I tam będzie coś dalej. Okej. Okej. Cześć, 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 cześć. Krew. Cześć, cześć. I kielich? Puchar? What? Wow. Hej. Więc, panowie, słuchajcie, ja wiem, że jestem fanulaską i w ogóle, ale ja sobie pójdę, dobrze? To znaczy w tej grze jestem tylko laską. Cholera. Mam nadzieję, że to nie będzie Brothers. Prawda, panowie? Nie, skoczę znowu. Może zgoduję? Chcesz tapić? I co teraz? Znalazłem jego głowę. Nie mogę nic więcej zrobić. Gdzie jest w ogóle jego głowa? Cieszę się jego głowę. Mam nadal klucz? Nie. Shit. Tu jest twoja głowa. To może... Hej? Okej. Bardzo okej. Nie ufam żadnemu z was. Tak to się dzieje, gdy kobieta wam pokazuje się w internecie. Rzuca się na nią stadą wyrczynów. Dobra, to powinno być jako tako bezpieczne. Albo bezpieczne. Już sam nie wiem. TikTok. TikTok. Jest tu coś? Ach, wybiła godzina. Pierwsza? Okej. Tatusiek robi bardzo dziwne rzeczy. Coś stało? Grasz teraz na fortepianiny? To oznacza, że muszę zejść na dół i sprawdzić, co się dzieje. Tak. No to powinna robić młoda dama. Która tak naprawdę jest facetem. To było tu. Biegnij na drugi koniec domu, żeby znaleźć klucz. Czemu te drzwi są zabarykadowane? No nie, ciemne korytarze, zbroje. Nie będę dwa razy ryzykować, że to jest przypadkiem któryś potwór z amnezji. Klucz? Nie. Ale działa dźwignia. I teraz się nie dostanę, prawda? Okej. Dużo czytania. No. Hmm.
I love you too, twa tata. I love you too, papa. Ale daj mi Tinderboxa. Oh. To najgorszy moment, żeby zobaczyć teraz się. Oh, shit! Nie wyjdziesz? Nie ma się teraz wydostać. Dobra. I co teraz? Koszula. Bezużyteczna. Coś pod łóżkiem? Bezużyteczne. Ale widziałem szafę. Jedyny plus. Nie ma. Wszystko spędziłem? Nic. Nic. No dobra. I co dalej? Hej. Nie musisz rozwalić te drzwi, a może się zgłaszać żabie, żeby się skończyła. Skończył skrypt. Nie, ale za to pozwolisz mi się wydostać przez inne drzwi. Yes! Potwory mi pomagają, o dziwo. Nie powinien być taki nieostrożny, prawda? No świetnie, będziesz się tam kręcić. Nie dostanę twojej uwagi, prawda? Poszedł sobie gdzieś? Co za drzwi? Wiedziałem, że dostałem szlabem. Dobra, cóż to za drzwi? Ha, cholera. Pamiętam. Przynajmniej mimo tego, że są duże pomieszczenia, to łatwo coś znaleźć. Ah, shit. Po mnie, prawda? To jest kres mojej podróży. W kominku nic nie ma. Niech płonie. To jest ten zegar, który tak głośno tyka i tyka. I jak otworzę to szafę, będzie nagi koleś. A nie. Widziałem straszną teksturę? Jest i straszna tekstura. Miał imitować pęknięcie. Jakoś się nie zatrzymałem. Karku, nic nie ma. Znowu pokojówki zapomniałem zrobić mi obiad. Poważnie? Na obiad mieliśmy kiełbaskę? Dobra, teraz do tamtej drzwi. Dobra, się. Wow. Cześć, świnie, nie do was? To ja może was wszystkich wyjmę? Ach, sześć to. O. Ta, wiedziałem, że z tym wszystkim będę tutaj bezpieczny. Ja nawet powinienem chcieć przeżyć, ale jakoś mi specjalnie na tym nie zależy.
Cześć. Pójdziesz sobie wreszcie? Oho, zmienił mi się głos nawet. Tak ze strachu. Się nie doczekam. Fuck. Mam coś na to? Nie. Nie mam żadnego sanity potion. Cholera. No, ale mam łom. To się tu dostanę. Winnica. Tak, wiem, że mam go pociągnąć. Najmocniejsze naciągnięcie ever. Okej, okay. Zmiana muzyki nie jest dobrym znakiem. Lepiej, brak muzyki prawie. I jesteśmy. Pierwsze co mi się rzuca w oczy to... Tekstury. Kopiuj w klej, mysz. Kopiuj w klej, wow. Fajna winnica. Czy ja mam z tą wrażenie, czy to jest kolejna zżyna z... podstawowych rzeczy w amnezji? A otwórz drzwi tym, to ucieknij przed tym. No to jest w sumie chyba podobne. No, cześć. Wysadź to... czymkolwiek by to było... szkło. Nie rozwala się. Rozwaliło się. Okej. Tutaj by się przydała mapa. Ten dom jest za duży. Nawet winnica jest 17 razy większa niż cokolwiek jest możliwego w tego. O! Glycerol? Nitroglycerina? Będę robić? Tak, nitroglycerina. Teraz ten kwas znaleźć. Będzie po drugiej stronie. Pewnie. Ja, sarkastyczny skończy. Przepraszam za mój sarkaz. Ostatni raz. Cześć.